jestem bardzo zadowolony i cieszę się z tego, że wspólnie z radnymi udało się ustalić front działań. Znamy już najważniejsze założenia budżetu na 2021 rok. Lucyna Grabiec, witam w telewizji regionalnej Kraina TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni w gminie Kamień Krajeński. Program rozpoczynamy od przyszłorocznych finansów gminy, a oprócz tego w programie będziemy jeszcze mówić... o zakończonej budowie drogi w Dąbrowie, o środkach na remont świetlicy w Radzimiu, o pieniądzach z Funduszu Inwestycji Lokalnych. A na koniec zaprosimy Państwa na podsumowanie 2020 roku w gminie Kamień Krajeński. Najważniejsze liczby budżetu gminy Kamień Krajeński na 2021 rok. Uchwałę budżetową radni Kamienia przyjęli na sesji między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem. Panie burmistrzu, gmina Kamień Krajeński w nowy 2021 rok wkroczyła z budżetem na ten rok. Niby nic nadzwyczajnego, ale domyślam się, że po sesji, która była tuż przed Sylwestrem, jest pan dosyć zadowolony, bo prawie jednogłośnie. Tak, jestem bardzo zadowolony i cieszę się z tego, że wspólnie z radnymi udało się ustalić front działań i ustalić inwestycje i stąd też myślę taka zgodność w stosunku do zatwierdzenia budżetu. No właśnie, ta prawie jednomyślność, bo jedna osoba się wstrzymała, ale ta prawie jednomyślność, wszyscy nazwijmy to umownie w cudzysłowie z opozycji za, to dobra wiadomość. Tak, to jest bardzo dobra wiadomość i to rokuje dobrze na przyszłość, bo jeżeli jest zgoda w Radzie plus organu wykonawczego, czyli urzędu, to rodzi nadzieję na to, że dużo uda się nam wspólnie zrobić. No właśnie, panie burmistrzu, to w takim razie co uda się zrobić, bo na papierze 5,5 miliona na inwestycje? Tak, oprócz tych inwestycji, które wcześniej mieliśmy ustalone z radnymi, doszło dodatkowe dwie inwestycje, a mianowicie ulica Apollo, na którą otrzymaliśmy 750 tysięcy dodatkowych środków, z tego się cieszymy, i na fotowoltaikę 600 tysięcy złotych. Fotowoltaika jest przeznaczona na budynki użyteczności publicznej. A panie burmistrzu, a o tej kanalizacji też kilka zdań warto by wspomnieć, bo zdaje się, że to będzie dokańczane w tym roku. Tak, to jest kontynuacja budżetu ubiegłorocznego. To było rozłożone na 2 lata i w tym roku będziemy dokańczać te inwestycje, które zostały wcześniej zaplanowane. Ten rok jest bardzo obfity w inwestycje, z czego się cieszę, czyli mieszkańcom będzie się lepiej żyło. Panie burmistrzu, to skoro tak już mówimy o tym 2021 roku, tak dużo się mówiło też o tym, że będą duże zmiany w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Czy coś więcej już na ten temat możemy powiedzieć? Pan dyrektor Dom Kultury Ireneusz Bona może już iść odejść na emeryturę, natomiast jeszcze oficjalnego pisma od niego nie mamy. Jeżeli będzie oficjalne pismo, to podejmiemy stosowne stanowisko. I wracając jeszcze do tej sesji budżetowej na sam koniec, panie burmistrzu, jedno zdanie komentarza do tego głosu wstrzymującego się. Znaczy się, każdy ma prawo i ja nie chciałbym komentować, pozostawię to bez komentarza. W naszym ostatnim programie mówiliśmy o planowanym remoncie drogi w miejscowości Dąbrowa. Teraz możemy już pokazać efekty, bo tak się składa, że prace na tej drodze zdążyły się rozpocząć i zakończyć. Panie burmistrzu, śnieg nam, ta aura zimowa, feryjna bym powiedział, troszeczkę nam pokrzyżowała plany w tym sensie, że no, chcieliśmy pokazać nową drogę w Dąbrowie, ale chyba się nie da, bo jest śnieg. Natomiast jak zakładam, może pan potwierdzić, że ta droga w grudniu jeszcze przed świętami została wykonana, ta droga, o której już niejednokrotnie mówiliśmy w naszych programach. Tak, cieszymy się z tego. Mieliśmy bardzo solidne
innego wykonawcę i wnet można by było go polecać innych gminom, ale jak wiadomo, przetargi są i z przetargu trzeba wyłonić wykonawcę. Natomiast bardzo fajnie jest to wykonane, z tego się cieszymy. Droga powinna wytrzymać, ja tak mówię, co najmniej 50-60 lat. Ostatnie tygodnie grudnia w gminie Kamień Krajeński minęły na przyjmowaniu dotacji dla gminy. Najpierw, na początku miesiąca, do kasy miasta wpłynęło 250 tysięcy złotych dofinansowania na budowę świetlicy wiejskiej w Radzimiu. Później prawie 1,5 miliona złotych trafiło do Kamienia na fotowoltaikę w szkołach i budowę ulicy Polnej. Cieszymy się z tego, te inwestycje znalazły się na liście do wykonania. Środki gmina już ma na koncie, czyli musimy sprężyć wszystkie siły i środki, aby te obydwie inwestycje wykonać. Bardzo trudną inwestycją będzie ulica Polna. Tam jest spór do zrobienia. Trzeba wyznaczyć cały pas drogowy. Na pewno nie obędzie się bez wykupu gruntów pod tą ulicę, ponieważ ona jest w pewnych odcinkach bardzo wąska, także sporo nas czeka, ale cieszymy się, że są takie środki, że mieszkańcy będą mogli fajnie korzystać z tej drogi. Dlatego zaplanowaliśmy ją, bo jest planowana obwodnica, nie wiem jeszcze kiedy będzie, no mamy zapewnienia, że to będzie dość szybko, że w 2025 roku już powinniśmy jechać po obwodnicy, natomiast jeżeli ona będzie, to zostaną odcięci mieszkańcy bezpośredniego dostępu do miasta, a tym samym ta droga, która będzie wykonana, umożliwi im stosowny dojazd do ronda i dalej komunikowania się z drogami. A Pani Burmistrza, ta fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej, czy już wiadomo, co to będą za budynki? Na pewno będzie to sala gimnastyczna z salami wykładowymi, bo tam bardzo dużo energii jest używane, zespół szkolno-przedszkolny, duża cerkwica i jak zostanie nam środków, to przeznaczymy albo na urząd, albo do zamartego do szkoły. Dobrze, Panie Burmistrzu, to skoro już jesteśmy przy tym grudniowym przyjmowaniu funduszy, środków finansowych przez gminę Kamień, to, no to zdaje się, że wreszcie zapaliło się też zielone światło dla świetlicy wiejskiej w Radzimiu. Tak, już podpisaliśmy umowę, cieszymy się z tego, bo Radzim długo czekał na tą świetlicę. Projekty są przygotowane i w związku z tym, że one były przygotowane, umożliwiło nam to wciągnięcie do rewitalizacji i mam nadzieję, że w tym roku będzie to wszystko wykonane, stąd też Radzim otrzyma fajną świetlicę. Na koniec zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2020 roku w gminie Kamień Krajeński. We'll be right back.